Super. Siłownia jest fajna i w ogóle, ale polecam ubijanie kapusty przez pół godziny. Thank you.
Muszę wam coś zdradzić. Nie chce mi się nic. Nie chce mi się rano wstawać, nie chce mi się chodzić na spacery, nie chce mi się ćwiczyć, nie chce mi się gotować, nie chce mi się absolutnie nic. Okej, chce mi się robić zdjęcia i chce mi się robić nagrania i te takie wszystkie przyjemne rzeczy. Chce mi się czytać książki i siedzieć z herbatą przed kominkiem. Ale nie chce mi się robić tych wszystkich rzeczy, które wymagają wydatkowania energii. I pomyślałam sobie o tym, bo z tego co wiem, dotyczy to większości moich znajomych, a przynajmniej większości tych, z którymi rozmawiałam na ten temat, to jest to zupełnie normalne. I wiecie co? W naturze żadne zwierzę, bo one są mądre, żadne zwierzę nie lata teraz rozrzucając energię na prawo i lewo, tylko człowiek jest taki głupi, żeby w środku zimy uważać, że należy funkcjonować na 100% albo 120% najlepiej. No, to nam zrobił kapitalizm. Ale jeżeli tylko mamy możliwości, to moim zdaniem przynajmniej nie powinniśmy tej energii marnować. Powinniśmy robić rzeczy przyjemne, na przykład
Siedzieć sobie z herbatą, z jakąś robótką ręczną, albo książką, albo filmem, albo czymkolwiek, co daje nam przyjemność i po prostu cieszyć się tym, że dostaliśmy taki prezent od wszechświata, jak zimne i ciemne miesiące, w których można zregenerować się i odpoczywać. I życzę Wam wszystkim i sobie, żebyśmy jak najwięcej z tej regeneracji i odpoczynku korzystali, a nie rzucali się na prawo i lewo, wiedzeni tym takim wewnętrznym przekonaniem, że cały czas trzeba być pożytecznym, produktywnym, cały czas trzeba coś robić. Nie, nie trzeba. Czasami wystarczy po prostu być. Więc, jeżeli Tobie też nic się nie chce, to witam w klubie, zapraszam serdecznie, rozsiądź się, rozgość i powiedz tylko, czy wolisz herbatę, czy kawę. Świat może na nas poczekać.